Jeśli ktoś nie wyobraża sobie, jak można połączyć kobiecą delikatność i kruchość z prawdziwą siłą, zaraz udowodnimy mu, w jak wielkim tkwił błędzie. Moim gościem jest Karolina Kowalkiewicz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mam tutaj cały spis Twoich osiągnięć i tytułów. Na drugim miejscu pośród najlepszych zawodniczek na świecie pierwsza mistrzyni KSW, pretendentka do pasa UFC w kategorii słomkowej. A ponieważ rozmowa toczy się przy kawie, od razu pierwsze moje dociekliwe pytanie. Czy sportowiec jeszcze potrzebuje dodatkowej dawki adrenaliny? Tak. Ja w ogóle zawsze dzień zaczynam od kawy z mlekiem i sobie nie wyobrażam bez tego mojego życia. Jesteś kimś, kto przynajmniej kiedy walczy, kiedy trenuje, ma w sobie mnóstwo energii. Czy dzień rozpoczynasz tak spokojnie i leniwie, czy od razu jesteś taka do boju? Tak sobie spokojnie piję tą kawę, czasami robię sobie drugą i wtedy mogę zacząć funkcjonować. O czym jeszcze tak leniwie o poranku myśli zawodniczka mieszanych sztuk walki? O poranku zazwyczaj nie myślę. O poranku nie myślę, dopiero po porannym treningu zaczynam myśleć. A Karolina na zdjęciach z dzieciństwa to jest dziewczynka w ślicznej sukience z kokardką we włosach, czy na przykład typ chłopczycy? Wygodne buty, spodnie? Dziewczynka w sukience z poździeranymi kolanami, zawsze brudna. Wiem, że te twoje drogi zawodowe były właśnie pomieszane i poplątane, bo z jednej strony studia dziennikarskie, studiowanie archeologii i wreszcie to, co okazało się być twoją pasją i pomysłem na życie. Każdy szuka jakiejś swojej drogi życiowej. Ja w momencie, kiedy miałam 16 lat, trafiłam na treningi Krav Maga. I od razu wiedziałam, że to jest to, co chcę robić w życiu. Po kilku latach zostałam instruktorem tego systemu. A wiadomo, no, rodzina, bliscy mi powtarzali, żebym skończyła studia, znalazła porządną pracę, zajęła się czymś poważnym, więc próbowałam skończyć te studia. Zawsze gdzieś tam mnie pasjonowało dziennikarstwo. Też zawsze marzyłam o tym, żeby być archeologiem, a uważam, że w życiu trzeba spełniać swoje marzenia, więc gdzieś tam zahaczyłam też o tą archeologię. Ale jednak cały czas mnie ciągnęło do tego sportu i to było chyba takie moje największe marzenie. I w momencie, kiedy trafiłam na treningi MMA, to się od razu zakochałam, wiedziałam, że to jest to. I w 100% się temu poświęciłam i nie żałuję, bo to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Ja wiem, że te początki były bardzo trudne i także bardzo skromne. One wymagały od ciebie wielu wyrzeczeń, nie tylko natury dyscyplinarnej, ale i na przykład finansowej. Tak, na początku było bardzo ciężko. Nie pochodzę z jakiejś zamożnej rodziny, raczej z takiej przeciętnej. Często pojawiały się u nas problemy finansowe. Gdzieś tam udawało mi się odłożyć jakieś pieniążki i musiałam na przykład wybrać, czy pójść ze znajomymi do kina, czy opłacić sobie treningi, albo kupić nowy sprzęt treningowy. I na przykład w momencie, kiedy jechałam na moją pierwszą zawodową walkę, nie było mnie stać na to, żeby kupić sobie profesjonalne spodenki do MMA i kupiłam je w lumpeksie za 5 zł. Pasowały chociaż? Pasowały. Mam je do tej pory, bardzo je lubię. Przyniosły szczęście? Tak. A masz takie typowo kobiece słabości, nie wiem, lubisz kupować buty, albo uwielbiasz sukienki, lub nie wiem, kolekcjonujesz czerwone szminki. Uwielbiam buty, mam ich bardzo dużo, buty sportowe, buty eleganckie, szpilki, botki, wszystkie możliwe. Bardzo lubię zakupy. Bardzo się wzruszam z byle powodu. Wiem, słyszałam. Jestem straszną beksą, potrafię płakać na reklamach, na zwiastunach filmów. Wczoraj miałam taką sytuację, siedzieliśmy ze znajomymi u nich w domu. Zamówiliśmy jakieś jedzenie, sobie zamówiłam sałatkę z grillowanym łososiem i nie dostałam tego grillowanego łososia, się popłakałam. I się wszyscy ze mnie bardzo śmiali. A czy rodzina się o ciebie tak po prostu martwi? Na pewno. Starają się tego nie okazywać, ale ci najbliżsi, wiadomo, rodzice zawsze się martwią o swoje dziecko. Oczywiście bardzo mnie wspierają, bardzo mi kibicują. Moja mama ogląda wszystkie moje walki. Mój tata nie jest w stanie, dopiero następnego dnia po walce ogląda, ale na żywo nie jest w stanie oglądać. Rozumiem to, bo na przykład w momencie, kiedy ja wychodzę do walki, w ogóle nie czuję stresu. Robię to, co kocham, jestem szczęśliwa. Ale w momencie, kiedy oglądam walki moich kolegów czy koleżanek, to strasznie to przeżywam. Po prostu nie jestem w stanie zapanować w tym momencie nad emocjami. Więc jak tak sobie pomyślę, co muszą czuć w tym momencie moi rodzice, to im bardzo współczuję.
Czy ty z kolei płaczesz na walkach swoich kolegów? Tak, tak. Płaczę, kiedy wygrywają, płaczę, kiedy przegrywają, płaczę, kiedy walczą, płaczę, kiedy wychodzą do walki. Bardzo dużo płaczę. Teraz pytanie, czy powinnam cię o to zapytać tu czy tam? Bo w tym może tkwić jakiś diabeł, którego za chwilę tutaj ujawnimy, a może nie. Czy ty płaczesz po swoich walkach? Możesz się o to spytać i tutaj, i tam. Płaczę często przed walką. Wiele osób bardzo się dziwi, kiedy mnie widzi, kiedy wychodzę do walki, już jestem zatejpowana, już odliczają sekundy, kiedy mam wychodzić, a ja w tym momencie płaczę. Ale są to łzy wzruszenia, po prostu bardzo kocham to, co robię. Cieszę się, że mogę spełniać moje marzenia. Po walce, kiedy wygrywam walkę, też płaczę. W momencie, kiedy przegrałam jedną walkę na razie w swojej karierze, też płakałam, więc... Jak ty definiujesz kobiecość? Jakie dla ciebie są atrybuty kobiecości? Kobieta powinna być jednocześnie delikatna i silna. Powinna być wrażliwa, ale powinna też umieć wziąć się w garść wtedy, kiedy trzeba. Powinna być zdeterminowana, ale też powinna umieć ustąpić, kiedy trzeba. Powinna być czasami kochana, czasami wredna. Taka prosta definicja kobiecości. Ostatnie pytanie, chociaż ja ci je zadam, nie jest mojego autorstwa. Asia z Gdańska chciałaby bardzo wiedzieć, jaki był najbardziej nieudany tekst, jakim próbował podarwać cię mężczyzna. O matko, takich tekstów było naprawdę sporo, ale taka najśmieszniejsza rzecz, jaka mi zapadła w pamięci, dosyć długo, że tak powiem, mi pan nawijał makaron na uszy, po czym mówi: Karola, a ty nie myślałaś o tym, żeby tak czasem się umalować? I teraz pytanie, jaka jest na to reakcja? Po prostu podziękowałam za rozmowę, wstałam i odeszła od stolika. Pan cię już nigdy nie zobaczył, co? Nie, nie. Teraz za to zobaczy, że został w twoim życiu jako anegdota. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.